Witam Was serdecznie. Moim i Waszym gościem jest oczywiście nasz ekspert Stanisław Koluszek. Staszku, w poprzednim odcinku Festung Breslau, przygotowania do apokalipsy, mówiliśmy o przygotowaniach Wrocławia, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, wykorzystanie piwnic, tworzenie podziemnych przejść tego mitycznego podziemnego Wrocławia. Ale Wrocław dla Niemców był bardzo ważnym miastem, dużą metropolią, leżącą w widłach wielu rzek, fabryki. Był też po I wojnie światowej twierdzą i tą twierdzą przestał być kiedy? W 1938 roku. W 1938 roku doktryna niemiecka bardzo mocno ewoluuje. I o ile jeszcze trwają budowy różnych obiektów umocnionych, jak na przykład linia Odry, tak zwane MRU, czyli front ufortyfikowany łuku Odry-Warty i pozycja pomorska. Te budowy trwają, ale Wrocław, no już powiedzmy nie ma szczęścia do tego i we Wrocławiu po 1918 roku już żadnych budów fortyfikacyjnych, w sensie budowy obiektów fortecznych przeznaczonych do walki, tego się już nie robi. Tego się już nie robi. Ale Wrocław twierdzą do 1938 roku pozostaje. W 1938 roku wysiłek niemieckiej gospodarki jest ukierunkowany przede wszystkim na zbudowanie wojsk ofensywnych. Więc wszystkie pieniądze, wszystkie środki są na ten doktryna cel. Doktryna Blitzkriegu, ale żeby taka doktryna mogła funkcjonować, musi posiadać olbrzymie zaplecze logistyczne. Oczywiście. Można nazwać Wrocławiem takim hubem logistycznym współcześnie. To jest nadużywane to słowo. Powiedzmy centrum logistycznym. Tak, to z pewnością. Powstaje we Wrocławiu, jest wcześniej wybudowane cały szereg różnych obiektów, ale trzeba powiedzieć, że ilość szpitali, która znajduje się we Wrocławiu, ilość zakładów przemysłowych, które zaczynają produkować na potrzeby wojska, cywilnych zakładów, ale nie tylko, to wszystko zaczyna się rozrastać. Tak. Wrocław staje się, można powiedzieć, zapleczem logistycznym dla przyszłych działań ofensywnych wojsk niemieckich. I w związku z tym Niemcy muszą zapewnić całą infrastrukturę techniczną. I co oni w tym czasie budują? To jest tak. Moglibyśmy stwierdzić coś, co jest na pierwszy rzut oka oczywiste, że jest rozwijana sieć kolejowa. Ale to nie jest do końca prawda, bo powstają wprawdzie różne bocznice kolejowe do różnych powstających zakładów, ale z rąb wrocławskiego węzła kolejowego już istnieje i się już zasadniczo nie zmienia. Mówiliśmy o tym w jednym z naszych odcinków. Tak, wspominaliśmy o tym. Z drugiej strony powstają bardzo rozległe założenia przemysłowe. I takim jednym z takich założeń jest wybudowany pod koniec lat 30. zakład Rheinmetall-Borsig, przy Hunsfelderstrasse. A po języku polskim? Do Krzywoustego. Tylko że ta ulica dzisiaj nie jest to ulica Krzywoustego, bo to nazwa się zmienia, to jest Bierutowska dzisiaj. Powstaje ten zakład, prawda, na Przympolu, gigantyczny, hydral dawny bodaj. To chyba jest to. Tak. Ten zakład produkował amunicję i zawartości takich kasetek. To jest kasetka dla naszych widzów, pokażemy. To jest kasetka na zapalniki. Oczywiście. Zapalniki między innymi do... No takich tutaj zabawek. Być może do takich pocisków moździerzowych, ale pewnie też do wielu innych. Oczywiście. Profil produkcji był bardzo szeroki. I tam produkowano najrozmaitsze rzeczy aż do końca wojny i po wojnie też. Tam produkowano zapalniki do pancerzeków, tam produkowano części nawet do Rheintochterów, czyli takich niemieckich pocisków rakietowych ziemia-ziemia, ale nie balistycznych jak V2, tylko takich... Sześciolufowych wyrzutnik do... Nie, ty mówisz o Nebelwerferze. Nebelwerferze. Rheintochter to po prostu taka duża rakieta ziemia-ziemia. No to nie jest zbyt to udany projekt, bo to prawda masa środków, a celność żadna, więc to... Kiepska historia raczej. Kolejna Wunderwaffe i nieudana, tak samo jak wszystkie inne. Więc to też produkowano tutaj. Ale to nie wszystko, bo oprócz tego mamy, prawda, mówić o szpitalach. Właśnie, tak? To jest bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy, bo we Wrocławiu powstaje tuż przed wojną gigantyczny lazaret wojskowy na potrzeby całego okręgu wojskowego. I to jest ten szpital, który dzisiaj istnieje jako szpital wojskowy. On istnieje do dzisiaj i on powstaje tuż przed wojną. I to jest gigantyczny szpital. Oprócz tego są rozbudowane już od końca XIX wieku szpitale publiczne, ale to wszystko było mało. Więc już w czasie wojny zaczęto szykować
z tych obiektów się pozdało to zrobić. Zaczęto szykować gigantyczną ilość tak zwanych lazaretów rezerwowych. I te lazarety rezerwowe były na przykład lokalizowane, no, pierwszy przykład z brzegu, choćby na ulicy Traugutta Puławskiego, szpital w klasztorze Bonifratów. W klasztorze Bonifratów, tak. I to już jest 43 rok i ten szpital też już tam powstaje z rozwinięciem piwnic. Więc w tych lazaretów była dosyć duża ilość i ich budowa trwała aż do początku 1945 roku. To był najbardziej zaawansowany program budowy takich obiektów, właściwie rozbudowy tej bazy szpitalnej, bo ta baza szpitalna już istniała od końca XIX wieku, już mówiliśmy, ale się stale rozwijała, bo te potrzeby były coraz większe, bo też armia niemiecka się cały czas rozrastała. I to też był ważny element tych przygotowań, o których dzisiaj mówimy. Kolejną sprawą to są te właśnie zakłady, o których wspomniałeś, ale nie tylko to, bo przecież na terenach dawnego Pawawagu tak. budowano no, nie tam, tylko wagony. Tam budowano najróżniejsze rzeczy. No, najsławniejsze to z dzieł Linke, Hoffmann, Werke, to są różnego rodzaju ciągniki artyleryjskie i części tych silników. A to nie jest tylko budowa, ale też serwis. A oprócz tego na przykład mało kto wie, że we Wrocławiu budowano samoloty. I to była filia Junkersa na dzisiejszej ulicy Bystrzyckiej, a wtedy Hellerstrasse. Więc to też był element przygotowania. Oczywiście oprócz budowy, również serwis. Niedaleko całkiem też na Bystrzyckiej była baza, która zajmowała się naprawą czołgów, reparacjami czołgów różnego rodzaju i tam po prostu te czołgi dostarczano pociągami, co jest oczywiście niezmiernie ważne, i korzystano w tej sytuacji ze stacji rozrządowej na Gondowie, która po prostu dostarczała te pojazdy we właściwe miejsce. Oprócz tego mamy szereg i różnych mniejszych zakładów, które też się zajmowały produkcją i rozbudowę konsorcjum przemysłowego Hermann Göring Werke. I to też we Wrocławiu miało miejsce, ale dookoła Wrocławia też przecież, bo mamy przecież zakłady w Wielczu, gigantyczne zakłady Krupa, gdzie produkowano sprzęt artyleryjski. Mamy zakłady inne zakłady produkujące zapalniki, nie tylko Rheinmetall, tak? Więc to była cała masa różnego rodzaju zakładów, które produkowały na Wrocław staje się też, jak wiele niemieckich miast przemysłowych, staje się też jest zapleczem dla przyszłych i prowadzonych już działań wojennych. To wszystko właśnie łączy się nam w całość, budowa tych schronów, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku, rozbudowa fabryk, ale Wrocław też żyje, bo przecież to miasto dalej toczy prywatne, cywilne życie, tak? Działają teatry, działają opery, ranni żołnierze trafiają tutaj do szpitali, ale też na rekonwalescencję, przyjeżdżają tutaj na urlopy, to wszystko się dzieje. I w tym wielkim, gigantycznym mieście, już po rozpoczęciu wojny, toczy się taka bitwa na zapleczu. Trochę tak, ale też z drugiej strony trzeba pamiętać, że liczba ludności Wrocławia stale wzrasta w tym okresie. Wrocław jest, powiedzmy, są straty wojenne oczywiście, ale to nie wpływa w żaden sposób na to, że do Wrocławia stale przybywają nowi mieszkańcy, bo tutaj są ewakuowani mieszkańcy miast już zniszczonych nalotami alianckimi, więc stąd się liczba ludności, powiedzmy, powiększa. I liczba ludności powiększa jeszcze z drugiej przyczyny, bo jak Niemcom zaczęło iść kiepsko, tutaj są ewakuowane różne urzędy i instytucje z terenów okupowanej Polski. Więc one są przekierowywane do Wrocławia. Też przemysł jest przekierowywany do Wrocławia. To się stale rozrasta. Jest gigantyczne zapotrzebowanie na biura, bo zaczęto budować masę baraków takich na różnych placach. Na przykład dzisiejszy park Staszica. No to jest jedno wielkie zgrupowanie baraków na potrzeby różnych urzędów. Więc tam po prostu Wrocław się gigantycznie rozwija w czasie wojny i, co ciekawe, on, mówiliśmy o tym, nie jest poddany nalotom, więc jest uważany za miasto bezpieczne. W cudzysłowie. Tak, w cudzysłowie, oczywiście. W cudzysłowie, tak. Bo to jednak zagrożenie zawsze istniało. O obronie przeciwlotniczej takiej już ten nakręcimy kolejny odcinek, ale cofnijmy się zatem jeszcze do tego tematu produkcji. Rozrastamy się, mamy szpitale, lazarety, mamy wszystkie, całą tą infrastrukturę, ale mamy też jeden ważny aspekt. Wrocław jest miastem garnizonowym. Tak. I w naszym odcinku pokazywaliśmy już poligon na Kozanowie, ale przecież to jest jeden z kilku zaledwie. To jest jeden z kilku, ale przecież we Wrocławiu powstaje też cała masa obiektów związanych stricte już z wojskiem. Tak. I to jest długotrwały proces, bo to nie jest coś, co się dzieje w czasie wojny, to jest coś, co się zaczyna dziać
jeszcze w latach 30., po 35 roku jest wprowadzony wtedy, o czym mało kto wie, taki program budowlany 84. Tajemnicza nazwa dosyć. Program 84 to był proces budowy, rozbudowy bazy koszarowej. Bo w Wrocławiu baza koszarowa istniała. To była poważna baza koszarowa z centrum na Kępie Mieszczańskiej obecnej. Natomiast to była baza koszarowa zrobiona z myślą o wojnie takiej jak pierwsza wojna światowa, ale te obiekty istniejące trzeba było dostosować do nowych potrzeb, więc zlikwidować to, co było związane z koniami i w to miejsce wprowadzić nowe konie, mechaniczne. Więc powstają różnego rodzaju warsztaty samochodowe, rozbudowywane są budynki koszarowe i tych budynków koszarowych powstaje mnóstwo, bo na przykład dzisiejsze koszary, prawda, na Obornickiej, ten cały kompleks, gigantyczny przecież, koszarowy, tak, jest zbudowany wtedy, w latach, pod koniec lat 30., drugiej połowy lat 30. I to jest jeden z dwóch takich kompleksów, bo jest rozbudowany kompleks koszarowy na Karłowicach. Więc to jest druga budowa koszar. Są budowane koszary na Leśnicy. To jest kolejny zestaw koszar. Są gruntownie przebudowane koszary na Halera obecnej ulicy, Kirasierstrasse dawniej. Są rozbudowane też koszary przy Podwalu. To jest szereg dużych budowli koszarowych, no, mieszczących bardzo liczne jednostki. Te jednostki się zmieniają, więc nie ma sensu ich wymieniać, bo tam... Nie, rotacja następuje ze względu i na potrzeby frontu, i na szkolenie, wymarsze, przemarsze i tak dalej. Tak, to jest, się zmienia. To jest oczywiście związane z rozbudową też, bo jednostka, która zaczyna od batalionu, to ona się... Do dywizji czasami. Tak, no i potrafi do dywizji się rozrosnąć. Te przykłady mamy w niemieckiej wojskowości tego czasu. Więc to jest wszystko baza zbudowana z myślą o rozwoju sił zbrojnych. Dlatego był program 84 wprowadzony. Mamy połączenie z poprzedniego odcinka. Obrony przeciwlotniczej, tej biernej dla ludności cywilnej, ale też te obiekty były wykorzystywane również przez urzędy, urzędników i wojskowych, bo przecież wojsko również budowało takie schrony sobie dla siebie, bo to jest jakby normalny proces siłą rzeczy, że oni budowali szybciej chyba niż cywile. Szybciej, tak. Sprawniej. Sprawniej. Mamy olbrzymią sieć szpitali, lazaretów. Mamy też przykład lazaretu polowego w Rublowicach na przykład, prawda? Tak. Po jednej stronie są magazyny, tak, wybudowane w tam 35-36 roku, a po przeciwnej stronie, po skosie, bardzo ciekawy obiekt, my się ze Staszkiem tam wybierzemy, bo Staszek musi tam ze mną pojechać. Nie obiecał mi tego jeszcze, ale pojedzie. Bardzo fajny obiekt, pokazujący, że przede wszystkim szkolenie, tak, tutaj miało istotne znaczenie. Wrocław był miastem szkoleniowym. Pomimo, że miastem garnizonów, to wojsko cały czas się szkoliło, bo to przecież były roczniki. Ale Jacku, przecież jako były wojskowy, to doskonale wiesz, że co robi wojsko w garnizonie? No szkoli się, organizuje się i buduje szkoli. Rezerwy przede wszystkim. No właśnie, żeby wybudować jakieś rezerwy, to muszą coś umieć. No, więc to jest ciągły proces szkolenia i to właściwie w czasie pokoju wojsko się właśnie niczym innym nie zajmuje. A w czasie wojny również tak oczywiście było. Oczywiście, bo jest coraz większe zapotrzebowanie. Każdy, prawda, sobie generał czy szef sztabu wyobraża, że to będzie tak. Stoczymy wojnę tym, co mamy, ale w stosunku, powiedzmy, w kontakcie z przeciwnikiem, każdy plan się załamuje, tak? Więc zaraz się okazuje, że potrzebujemy więcej, więcej, więcej i więcej. Jest w doktrynie wojskowej takie stwierdzenie, że wojnę zaczyna armia zawodowa, ale kończy ją armia rezerwowa. No, zawsze tak jest. Tak to jest. To jakbyśmy nie chcieli, zawsze to tak będzie. W wypadku dużych konfliktów zbrojnych zawsze tak będzie. Tylko jakieś tam plemienne spotkania mogą się tak skończyć, ale... Może jakieś ekspedycje, powiedzmy, to tak. No ale wojna już taka totalna, duża. To się tak zawsze kończy, tak? Tak się kończy. Mamy to przygotowane. Miasto tak naprawdę jest przygotowane, powiedzmy przygotowane dobrze do obrony biernej przeciwlotniczej. Infrastruktura, tkanka miejska się rozrasta, ludzi przybywa, budujemy fabryki, zakłady, rozmieszcza się to wszystko. Tak. I to nam tylko pokazuje, że Wrocław nie był brany przez Niemców pod uwagę jako miasto frontowe. Absolutnie. Absolutnie nie. I to do dość późnego momentu. Dlatego, że po 1938 roku właściwie te wszystkie ograniczenia związane z zabudową przez pola dawnej twierdzy, one przestają, powiedzmy, funkcjonować. I wtedy po prostu zabudowa prywatna, zabudowa cywilna wchodzi tam, gdzie nie powinna. Z punktu widzenia budowy tej koncepcji wojskowej całej. Więc to jest etap, powiedzmy, zmierzchu twierdzy i to już nie wraca nigdy do pierwotnego stanu. To nawet nie jest podczas, powiedzmy, przygotowań do samego oblężenia, też już nie jest brane pod uwagę zniszczenie tych wszystkich budynków, które weszły
no powiedzmy między te obiekty warowne z okresu I wojny światowej. Więc to są rzeczy, które już po prostu nie będą używane, przynajmniej nie miały być planowo użyte. Tak? Natomiast Wrocław nie jest w ogóle brany pod uwagę, że tu będzie toczyła walka na ziemi. Bo też jak rozmawialiśmy wcześniej, to trzeba też widzom powiedzieć, dlaczego tak jest. Jakby skąd, dlaczego my patrzymy z innej perspektywy. My patrzymy z perspektywy teraz niemieckiej, bo często się mówi Wrocław, Festung, wielkie, obrona, przygotowania. A doktryna niemiecka nie przewidywała w ogóle tego, że do Wrocławia jakiekolwiek wojska dojdą. Znaczy to też ewoluowało, nie? Bo... No nie, no od 44 roku, powiedzmy październiku, powiemy już co innego, no ale wojna trwała kilka lat, a przygotowanie tak. do niej 10. No, więc oczywiście, tutaj trzeba patrzeć koncepcyjnie. W koncepcji nie było nie, twierdzy Wrocław. Tylko teraz tu parę słów wyjaśnienia, bo to jest ciekawy problem. O ile jeszcze powiedzmy w 35, 6, 7 brano pod uwagę pewien scenariusz, że może się tak zdarzyć, że będzie, prawda, jakaś walka naziemna w pobliżu Wrocławia. To sobie, powiedzmy, istniała... Realne zagrożenie uderzenia przez Armię Polską. Tak, to brano pod uwagę. Natomiast w 1938 roku już Niemcy w ogóle nie myślą o defensywie. Oni myślą o tym, żeby działać przede wszystkim ofensywnie. To jest od dawna... Zmiana taktyki. Blitzkrieg słynny niemiecki pokazuje, że trzeba iść do przodu. Zresztą najlepszą obroną jest atak. Tak, ale to nie jest koncepcja, która została wymyślona przez Niemców w latach 30. To jest ich stała koncepcja, powiedzmy, od połowy XIX wieku. To jest po prostu idea, że głównym rozstrzygającym elementem toczenia wojny jest atak i ofensywa. W działaniach defensywnych się nie uzyska korzystnego rozstrzygnięcia. To po prostu. I to jest oczywiste. To jest, dla nich to było absolutnie oczywiste. Więc ta defensywa, nawet kiedy była brana pod uwagę, to nie był powiedzmy element rozstrzygający. Czyli obronimy na granicach i koniec. Nie? To oni tego nie brali pod uwagę. Natomiast tym się różnili na przykład od Francuzów. Tak, bo Francuzi po prostu nie myśleli o rozbiciu niemieckich wojsk na terenie Niemiec. To w ogóle nie było... Wykrwawić ich na linii Maginota i starczy. I koniec. I siadamy do stołu. Nie? Niemcy nie myśleli w ten sposób. Natomiast faktycznie w latach 39, 40, 41 i tak dalej w ogóle myśl o obronie Wrocławia naziemnej nie jest w ogóle brana pod uwagę. I tak jest aż do późnej jesieni 1944 roku. Sytuacja wtedy się diametralnie dla Wrocławia zmienia. Tak. Tutaj już mamy, powiedzmy, wrzesień, to są wojska radzieckie na linii Wisły. Tak. Więc już nie jest daleko do Wrocławia. Nie. Ale jednak mimo wszystko w sierpniu 1944 roku przemysł niemiecki odnotowuje najlepsze wyniki gospodarcze, paradoksalnie. Jeżeli chodzi o wytwórstwo, tak. Natomiast pojawia się gigantyczna ilość różnorodnych problemów wynikających z brakami w zaopatrzeniu. I to zaczyna być poważna sprawa. I z siłą roboczą. I z siłą roboczą, bo to było po prostu, wiadomo, jedno państwo, a przeciwko niemu cała masa innych państw, więc ten potencjał Niemiec zaczyna spadać. On gospodarczo, jeżeli chodzi o produkcję, ta produkcja do pewnego momentu rośnie, aż się w początku 1945 roku całkowicie załamuje. Potem nie ma z czego rosnąć. Potem już nie ma z czego rosnąć. I dochodzimy do 1945 roku i całą tą wielką koncepcję przygotowania miasta zaplecza. Na szlak trafia. w krótkich zdaniach. No. Musiało się skończyć, tak się skończyło, nie? Nie było innej opcji, to już właściwie już było wiadomo, może nie od pierwszego dnia, ale też było wiadomo, powiedzmy, od 3 września, to było wiadomo, że jak skończy, tak? Tylko to już było odwlekanie w czasie. I no Niemcy no nie dysponowali potencjałem takim, że powiedzmy Anglię położyć na łopatki kompletnie. Oni byli, powiedzmy, blisko tego, ale nie dość blisko, no nasze szczęście. Natomiast Wrocław, czy odegrał w tym dużą rolę? Odegrał, naturalnie. Tylko czy Wrocław był przygotowany do walki naziemnej w ogóle w jakikolwiek sposób? No nie. I czy w ogóle Wrocław był zabezpieczony w taki sposób przed tym, co go spotkało? Też nie, bo tych schronów lotniczych, całej tej infrastruktury, tego wszystkiego było po prostu za mało. Bo też przez długi czas mówiliśmy o tym. Te przygotowania były ograniczone finansami. Finanse szły na rozbudowę sił ofensywnych, więc do defensywy, do obrony Wrocław przygotowany nie był. I teraz, czy dało się to zrobić szybko? No nie dało się, bo przygotowanie obiektów obronnych to nie są, powiedzmy, dni, to są lata. Bo budowa takiego systemu obronnego, jak na przykład linia Odry, jak pozycja pomorska, jak MRU, to były lata. Przecież MRU nawet nie jest ukończone w 50% dzisiaj, to co jest. Więc to by trwało, to by pochłonęło gigantyczne zasoby, by trwało znacznie dłużej. Co dopiero Wrocław, gdzie są te obiekty z okresu I wojny światowej,
i ich rozbudowa do stanu takiego, żeby one odpowiadały, powiedzmy, potrzebom pola walki. Wymogą wtedy, tak. No ale też trzeba pamiętać jeszcze jedną rzecz. Fobia, ta histeria do obrony miast niemieckich rodzi się w głowie Hitlera w 1944 roku. Chyba to myśląc, że wojska radzieckie atakujące od wschodu będą z taką uporczywą manią i takimi kosztownymi stratami atakowały, jak on atakował Stalingrad. I pewnie tak. Bo obrona miast jest zaprzeczeniem niemieckiej idei wojny błyskawicznej. Zamknięcie jednostek w mieście stwarza olbrzymie problemy. Nie tylko dla samych jednostek, ale dla mieszkańców, bo przecież wiem, że Wrocław był potem ewakuowany. Mówi się o ewakuacji. Trudno mówić o ewakuacji, tak, ale no, jakąś tam ilość ludności cywilnej wygnano z miasta w mrozie. No ale no, ja tam, jak ktoś mówi, że szkoda, mi nie szkoda. Tutaj nie lituję się nad tym, bo w Powstaniu Warszawskim Niemcy nie takie rzeczy robili. Ale jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Nie? Hitler był wybrany w demokratycznych wyborach. Otóż to, do Reichstagu zdobył większość i skoro i sobie... zrealizował program, który obiecał. No. Zmienił Niemcy nie do poznania. Nie do poznania. Trzeba powiedzieć tak, że powiedział, że zmieni Niemcy i zmienił, ale Wrocław tak naprawdę i większość miast niemieckich, w ogóle w większości, jedne były lepiej przygotowane, tak, powiedzmy, do tego pełnienia tej roli twierdzy, innymi, ale Wrocław wybitnie był nieprzygotowany. Czy wybitnie? No, w te przygotowania właściwie trzeba powiedzieć jedną rzecz, nie? No, Niemcy w ogóle, no bo mówiłeś o idei Blitzkriegu, prawda? No, Blitzkrieg jest doktryną ofensywną. Tam nie ma żadnej części defensywnej. No, co zrobimy, jak się nie uda? Tam nie ma opcji, że się nie uda. Nie uda. Tam tu mamy się przejść, tak, przemielić i iść dalej. I osiągnąć zwycięstwo, tak? Natomiast no, kwestia tego, co by było scenariusza, co będzie, jak się nie uda, no, to nie była brana pod uwagę tutaj, tak? I to się zemściło. Bo te jednostki, i oficerowie, i sztaby, i tak dalej, po prostu nie byli przygotowani do tego, jak toczyć walki obronne. No i tutaj walka obronna się zasadniczo różni od ofensywnej przecież, tak? I tutaj, no niestety, dla Niemców, no to nie wyszło. I też Sowieci troszeczkę ich, powiedzmy, rozgryźli. Bo jeżeli się zamyka duże siły w miastach, których się zamierza bronić, no to znaczy, że te siły nie będą manewrowe, znaczy, że ta armia nacierająca się nie spotka w polu gdzieś z jednostkami, które będą tego terenu bronić. I to się po prostu Niemcom, ta cała doktryna się posypała. A często w wielu wypadkach były tak, że te siły atakujące nie były wiele większe od tych sił, które były zamknięte w miastach. To jest paradoks w ogóle systemu, przecież wiemy, że przy ataku na miasto trzeba mieć ten stosunek sił przynajmniej 3:1. Tak. Tak się zakłada, żeby to było rzeczywiście zdobycie. Natomiast tutaj chodziło w większości o zneutralizowanie. Oczywiście zdobycie, to nie podlega dyskusji, bo w różnych wypadkach było to różne. Kołobrzeg, wiadomo dlaczego, tak? Bo port. Każde miasto miało jakiś swój potencjał, ale Wrocław swój potencjał, taki największy, miał w kolejach. Tak. I w Odrze. I w Odrze. I teraz wystarczyło tylko otoczyć ten Wrocław i odciąć go od możliwości korzystania z tego potencjału i to miasto jakby przestaje pełnić tą funkcję, o której mówiliśmy przez te czasy. Fabryki, zakłady, lazarety, szpitale. Staje się tylko wewnątrzkomórkowym obiektem, tak, który może służyć sam sobie aż do śmierci. Tak, ale niczemu więcej. Ale niczemu więcej. Wiesz, też jest to ciekawe, nie? Bo obronie Wrocławia poświęcono więcej uwagi, niż ona to zasługiwała tak naprawdę. Bo to jest, oczywiście, to jest przełomowe wydarzenie w dziejach Wrocławia, nie? Bo wszystko, co zbudowano przez ostatnie 1000 lat, no to w tych 80 dniach jest zniszczone w dużej części, tak? Natomiast tu się nie dzieje nic, co jakkolwiek wpłynęło na losy wojny. Tu się nie dzieje nic takiego, co, czego powiedzmy by nie było gdzieś indziej. Tak? To są rzeczy, które po prostu są... Gdyby Wrocław się nie bronił, tak naprawdę ta armia, która nacierała na Wrocław, też by, nawet gdyby jej nie było, nie zmieniłoby to w żaden sposób. Nie. Może by to przyspieszyło zakończenie wojny, powiedzmy, 5 dni, tydzień, może dzień. Nie wiemy tego. Nie wiemy bo tego. To jest oczywiście tylko gdybologia, nie? Natomiast z punktu widzenia wszystkiego, co się działo wcześniej, to obrężenie Wrocławia zwieńczyło w pewnym sensie historię niemieckiego Breslau, bo to było uwieńczenie tej historii i całej tej, powiedzmy, ewolucji
Niemców jako społeczeństwa. To było tragiczne zwieńczenie tragicznej historii na własne życzenie niemieckie. Ale kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Oczywiście. I to nie podlega żadnej dyskusji. Może być żal ludzi tak po ludzku, nie? Ale oni sobie sami ten los zgotowali. Natomiast jeżeli chodzi o ten przemysł, to tak jak powiedziałeś, to wszystko stało się, powiedzmy, organizmem samym w sobie, który nie miał już żadnego wpływu na cokolwiek, co się dzieje na zewnątrz. To po prostu nie miało żadnego sensu. Nie? Wyjaśniliśmy wam, wydaje nam się, w tym odcinku bardzo krótko, bo przecież wszystkiego się powiedzieć nie da, o strukturze, o tym, po co ten Wrocław tak został przerobiony, przebudowany, wykorzystany, stworzony dla wojska, jak wojsko na tym korzystało i jak tragicznie ten pomysł zakończył się dla całych Niemiec i dla wszystkich Niemców. No nie ograniczam się do Niemiec, bo pomysł, niemiecki pomysł, tak, on się skończył tragicznie dla milionów ludzi. I to perspektywa, powiedzmy, że on się dla Niemiec nie skończył, to jest akurat najmniej ważne, bo sami tego chcieli. Natomiast wszyscy pozostali mieszkańcy Europy nie. Dobrze, znowu zostałem skarcony przed kamerą. Słusznie, oczywiście chodziło mi tylko o tkankę miejską, ale masz rację. Znaczy, tak. To jest, teraz to jest nasze miasto, tak? I my na tym niemieckim pomyśle cierpimy do dziś, prawda? Mamy tych budynków, które tutaj były piękne, zasobów archiwalnych, dzieł sztuki, zabytków różnego rodzaju ruchomych, także tego wszystkiego już nie ma. I to są te nie do odrobienia w żaden sposób. I nie ma też ludzi. To jest to, wybitnych mieszkańców Wrocławia, którzy tworzyli też wielkie dzieła. I mogli tworzyć dalej, gdyby nie to wszystko, prawda? No, ale to już jest skutek tego, że Niemcy w ten sposób, a nie inni, poszli do urn wyborczych. Tak. To jest konsekwencja. To jest konsekwencja. Staszku, chyba w tym odcinku zakończymy. A jeszcze możemy dać jedno zdanie. O, no dawaj. Wrocław właściwie od pewnego momentu te przygotowania do samej obrony, one nabrały tempa. Tak? Tylko dlaczego to się nie udało? Bo było, jak to zwykle i często bywa, za mało i czasu, i zasobów, i ludzi. Tak? Bo w 1944 roku, pod koniec, zaczęto przygotowywać gigantyczny plan rozbudowy fortyfikacji dookoła Wrocławia w znacznie szerszym pierścieniu niż ten pierwszowojenny. Znacznie szerszy. Tylko do tego nie było ani sił, żeby to zbudować, ani środków, żeby to zbudować, ani ludzi, żeby to obsadzić. My w jednym z programów chyba pokazywaliśmy nawet tą mapę, ale jeżeli ty masz ją. Tak. Teraz widzicie ją właśnie na ekranie. Tak Wrocław miał być ofortyfikowany. Ten wielki pierścień opiera się o jakie miasta? Ach, to aż pod Trzebnicy i Kątem Wrocławskim. To jest kawał... Środa Śląska, tak. Brodno, tutaj był... Kawał terenu zajęty. Kąty Wrocławskie. Kąty, to miała być ta właśnie zewnętrzna linia obrony twierdzy Wrocław. Bo Wrocław wtedy miał stanowić właśnie z wykorzystaniem tego swojego potężnego zaplecza, miał stanowić... Taką gigantyczną twierdzę. Twierdzę. Tylko ta twierdza też była tak rozbudowana... No. Średnio. I to raczej, miało być. Raczej można to nazwać linią frontu, albo wielki kocioł, albo wielki kocioł. Coś w tym guście. No, tylko że teraz Niemcy nie rozwiązali kluczowego problemu tutaj, nie? No, skąd wziąć 5 dywizji, żeby to obsadzić? Nie? Mamy 44 rok, wiadomo, no, sobie trzeba zdać sprawę, jaka jest sytuacja. I ten problem nie był rozwiązany. Tego problemu się nie dało już rozwiązać. I to jest to, że... Zbudowa tych wszystkich okopów, wyganianie ludzi z łopatami do lasów, żeby kopali rowy przeciwczołgowe. To im miało chyba po prostu dać poczucie sprawczości, że coś jeszcze od nich zależy. Od nas coś zależy. Tak, jeszcze jak się zmęczysz nad tym... Jeszcze, tak, jeszcze jak wykopiemy rów przeciwczołgowy, to Ruscy nie przejdą. To się jeszcze uda. No nie, obronimy Wrocław. Nie udało się. Nie mogło się udać. Nie mogło się już udać. Na tym etapie już po prostu nie mogło udać, ale to już były rzeczy i to już jest podsumowujące zdanie. O losie Wrocławia zdecydowały procesy i wydarzenia. To się toczyły setki kilometrów do Wrocławia. To się tam zdecydowało, a nie tu. Wrocław po prostu to, co się stało na końcu we Wrocławiu w 1945 roku... Jest tylko konsekwencją. Jest konsekwencją, że to się działy w zupełnie innych miejscach. I we Wrocławiu żadnego wpływu na to wszystko już wywrzeć nie można było. Jak tylko zamknięto drogi ewakuacji, przecięto linie komunikacyjne, nie można było stąd wywieźć sprzętu. Tak. I wtedy może jeszcze przez krótki moment istniała jakaś, powiedzmy, strategiczna rola miasta, a ona się szybko skończyła i zaczęła się... Tragiczna karta Wrocławia. Tragiczna karta historii Wrocławia, tak jest. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy wam bardzo i zapraszamy za tydzień na kolejny.